Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam Was moi drodzy w kolejnym filmie instruktażowym i dziś będziemy sobie omawiać zasadę działania pożarów i zalań. Będzie to dosyć długi materiał, bo mimo tego, że zagadnienie nie jest jakoś bardzo trudne, to jest dosyć złożone i trzeba tu wziąć pod uwagę całkiem sporo czynników, jeżeli mówimy o tym, jak się wywołuje pożary i zalania. Także zaczniemy sobie właśnie od omówienia tego, jak działają pożary. Każdy doskonale zna wstęgę, czy tam no wstęgę, jaką dostajemy za podpalenie oraz informacje o tym, jaka część kadłuba jest podpalona. Więc tak będziemy sobie dzisiaj tutaj omawiać właśnie pożary. Na tapetę bierzemy krążownik japoński, czyli ZAO, i na jego podstawie będziemy tutaj wszystkie obliczenia Wam, będę Wam prezentował, bo sam to robiłem. I teraz tak. Jesteśmy w porcie i informacje na temat głównej artylerii i pocisków odłamkowo burzących mamy tutaj w zakładce bateria główna. Co nas interesuje? Prawdopodobieństwo podpalenia celu mamy podane tutaj i to jest 19% bazowo. Jeżeli zastosujemy odpowiednie modyfikatory, takie jak umiejętność kapitańska pirotechnik, która nam dodaje 1% do szansy na pożar, plus zamontujemy sygnał Indian X-Ray, który w zależności od kalibru dodaje nam poniżej 160 mm 0,5%, a jeżeli kaliber jest większy niż 160, to dodaje 1%. Podobnie sprawa wygląda z sygnałem Victoria Lima, on również przy kalibrach do 160,5% i powyżej mamy cały 1%. I po zastosowaniu tych trzech modyfikatorów z 19% bazowej szansy na podpalenie robi nam się już 22%. I to jest to, z czym wchodzimy do bitwy. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której tak przygotowane ZAO będzie sobie strzelać do Yamato. I teraz jaka będzie szansa na to, że wywołamy na pokładzie Yamato pożar? Otóż tutaj wchodzi do tego, bo omawianie pożarów trzeba podzielić na dwie części. Jedna to jest część, w której omówimy to, jak te pożary zmaksymalizować, biorąc pod uwagę to, że strzelamy i chcemy je wywołać. Oraz druga strona tego kija, drugi koniec, to jest okręt, który dostaje ostrzał z obeków i co musimy zrobić, żeby te pożary były jak najrzadziej wywoływane na naszym pokładzie. Mamy, moi drodzy, Yamato i mamy tabelkę bazowej odporności na podpalenia. Ta tabelka jest dostępna na WoWs Wiki i tutaj mamy tak, dla kadłubów stokowych i dla kadłubów wymaksowanych. Czyli no, tier 10 stokowych nie mają, w związku z czym bierzemy odporność wymaksowaną. To jest dla wszystkich trzech klas tutaj, niszczyciele, krążowniki i pancerniki, a dla lotniskowców mamy oddzielną wartość. Więc tak, bierzemy wartość 0,5. I teraz tak, mamy tutaj informacje na temat odporności na pożary. Mnożymy to razy możliwość zadawania pożarów okrętu, który strzela. I teraz tak, 0,5 to jest wartość z tabelki, 0,95, bo o 5% zmniejszamy montując ulepszenie i o 10% zmniejszamy możliwość podpalenia naszego okrętu, wybierając na kapitanie perk zapobieganie pożarom, czy jak on tam się nazywa, no gaśnica w każdym razie. Czyli tu mamy 5%, tu mamy 10%. Teraz przechodzimy do okrętu, który strzela. To już to Wam wspomniałem o tym. 19% to jest szansa bazowa na podpalenie, 1% dodaje nam jeden sygnał, 2% dodaje nam drugi sygnał i 3% dodaje nam perk kapitański. I po przeprowadzeniu takiego obliczenia, moi drodzy, szansa na podpalenie ZAO z takim zestawem, strzelającego do Yamato z takim zestawem, wynosi 9,4%. Dla każdego pojedynczego pocisku przeprowadzana jest taka kalkulacja, a że pocisków leci 12, no to wtedy to obliczenie mamy robione 12 razy dla każdego z pocisków oddzielnie. Na pokładzie każdego okrętu możemy mieć maksymalnie 4 pożary. Krążowniki w tym momencie nie mają żadnych możliwości obrony i zmniejszenia ilości tych pożarów. Pancerniki natomiast mają dostępny perk właśnie gaśnica, który nie dość, że zmniejsza prawdopodobieństwo podpalenia, to daje nam możliwość maksymalnie posiadania 3 pożarów na pokładzie. W sekcji centralnej, czyli tam, gdzie mamy nadbudówki, będziemy mieli nie 2 pożary,
A1. I jeżeli chodzi o pożary, to one trwają określoną ilość czasu i nie da się zrobić tak, że powiedzmy pali się dziób okrętu przez 30 sekund. Mija 5 sekund, podpalamy go jeszcze raz i znowu mamy 30 sekund. Nie, to tak nie działa. Jeżeli podpalamy jakąś sekcję od okrętu, to ona się będzie paliła przez określony czas i dopiero możemy ją ponownie podpalić po skończeniu się tego czasu. No i tu mamy informację na temat tego, ile procent HP zabierają pożary na poszczególnych klasach okrętów oraz ile one trwają. Na krążownikach i niszczycielach zabierają one 0,3% na sekundę i trwają przez 30 sekund. Wyjątkiem tutaj jest Graf Spee, którego pożary trwają 45 sekund oraz wszystkie wielkie krążowniki typu Azuma, Kronstadt, Stalingrad itd. Na pancernikach pożary trwają 60 sekund, ilość zabieranego hapsa jest taka sama jak widzicie, 0,3% na sekundę, a na lotniskowcu pożar trwa tylko 5 sekund, więc nie wiem czemu ten wskaźnik jest aż tak długi, powinien być tutaj taki króciutki, ale tracimy 1% HP na sekundę, to jest istotna różnica. No i zmniejszyć czas działania pożaru możemy za pomocą sygnału, który skraca o 20% czas ich trwania, za pomocą ulepszenia, które skraca ten czas o 15% i za pomocą perka, które skraca ten czas pożarów na o kolejne 10%. Więc mając pożar na pancerniku 60-sekundowy, po pomnożeniu przez wszystkie te modyfikatory schodzimy do 37 sekund czasu trwania pożaru na pokładzie. Pojedynczego, a przypominam, że możemy mieć 3 lub 4, jeżeli nie mamy tego perka, ale wtedy też ta wartość będzie wyższa, bo tego mnożnika ostatniego by nie było. I pożary można w całości naprawić, więc wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy na pokładzie pożar, on zadaje nam 5000 uszkodzeń, mamy możliwość skorzystania z grupy naprawczej i mamy możliwość pełnego uzdrowienia tego całego damage'u, jaki zadają pożary. Plus, damage z pożarów nie uszkadza w żaden sposób elementów okrętu, czyli nie zabiera HP z kadłuba i innych modułów, czy tam innych sekcji okrętu. On po prostu wypala pasek HP i to tyle. Nie ma żadnego wpływu na możliwości okrętu, z tym, że w czasie trwania pożaru wykrywalność naszego okrętu rośnie o 2 km. No i to w zasadzie, jeżeli chodzi o pożary, to byłoby chyba wszystko. Teraz pozostaje nam przejść do omówienia tego, jak działają zalania, a one działają na dosyć podobnej zasadzie, z tym, że dochodzą tutaj nieco inne modyfikatory. Informacje na temat zalania mamy tutaj na okręcie, a baretka, jaką otrzymuje ten, który nas zalał, wygląda następująco. Pewnie wszyscy dokładnie znają to już z bitew. Jeżeli ktoś nie zna, to fajnie, że ktoś się w końcu coś z tych moich materiałów nauczy. I tak, zalania. Dla krążowników, lotniskowców i niszczycieli zabierają 0,25% na sekundę, mówimy o puli HP, a dla pancerników odbierają one 0,5% HP na sekundę. Czas trwania takich zalań to jest na lotniskowcu 30 sekund, a na wszystkich pozostałych trzech klasach okrętów to jest sekund 40. I możemy mieć na okręcie, w który trafiamy torpedami, bo tylko możliwość spowodowania zalania to są torpedy lub taranowanie. Innej opcji nie ma. Możemy zrobić dwa zalania. Jedno zalanie w części rufowej, drugie w części dziobowej. I to tyle. Jeżeli mamy na pokładzie zalanie, to spada nam tutaj, moi drodzy, prędkość okrętu. Jeżeli płyniemy do przodu, to ona spada o 30%. Jeżeli płyniemy do tyłu, to maksymalna prędkość okrętu spada o 60%. I tym razem również będziemy sobie omawiać wariant, w którym Zao będzie sobie torpedowało Yamato. Takie efekty. I tak, bierzemy następujące czynniki pod uwagę, mnożymy je przez możliwość spowodowania zalania przez torpedy z Zao. I teraz tak, 0,45 to jest bazowa odporność na zalania naszego kadłuba. Jak ona się liczy, to Wam zaraz powiem. O 3% możliwość wywołania zalania zmniejsza nam ulepszenie, plus o 0, znaczy praktycznie o 1/3 zmniejsza nam możliwość wywołania zalania, jeżeli
trafi torpeda w naszą obronę przeciwtorpedową, czyli po prostu ten pas przygotowany do odbierania ataków torpedowych. Jeżeli tego trafienia nie będzie w tą część kadłuba, to tego wskaźnika po prostu nie będziemy brali pod uwagę w naszym obliczeniu. I te wartości mnożymy sobie, moi drodzy, przez możliwość spowodowania zalania. Torpedy ZAO mają bazowo 406% szansy na wywołanie zalania. Mnożymy to razy 1,15, gdyż mamy tutaj założoną szmatkę, która o 15% zwiększa możliwość właśnie tego zalania. Jedną, a druga zwiększa tą możliwość o 4%. No i wypadkową takiego działania jest szansa na zalanie przy trafieniu w bąbel przeciwtorpedowy 69,9% ponad. Jako ciekawostkę podam Wam jeszcze, że jeżeli nasza torpeda trafiłaby gdzie indziej niż w bąbel torpedowy, to szansa na zalanie po obliczeniu wynosi 212%, także nie ma opcji, żeby zalanie nie weszło. No i tutaj nie wziąłem pod uwagę jeszcze wszystkich modyfikatorów, jakie są dostępne przy torpedowaniu i otrzymywaniu ataków torpedowych, gdyż jeszcze można dodatkowo zmniejszyć szansę lub ją zwiększyć. I tak. Pancerniki mają perk, który tutaj nam zmniejsza możliwość otrzymania zalania o 10, znaczy zwiększa prawdopodobieństwo na to, że zalanie nie wejdzie, może o w tą stronę, o 10%. Powinno być minus 10%. Że spada prawdopodobieństwo, czyli jednak tak. Niszczyciele mają perk, który zwiększa możliwość wywołania zalania o 30%, a lotniskowcy mają perk, który ignoruje 10% obrony przeciwtorpedowej. I ten perk, moi drodzy, nie dość, że wpływa na to, że obrażenia z torped są większe, to jeszcze zwiększa nam możliwość spowodowania zalania, gdyż ten współczynnik bazowy odporności na zalania liczy się, moi drodzy, następująco. To jest 1-0 minus obrona przeciwtorpedowa. Na Yamato to jest informacja, która jest dostępna, znaczy na wszystkich okrętach, które taką obronę posiadają. To jest informacja dostępna w zakładce żywotność w porcie. Tam mamy informację obrona przeciwtorpedowa 55%, czy tam redukcja obrażeń. Tak to wygląda. I wtedy od jednego, od całości odejmujemy te procenty, które mamy tam podane i to co nam wyjdzie to jest bazowy współczynnik odporności na otrzymanie zalania. Dla wszystkich okrętów, oczywiście poza tymi, które tej obrony przeciwtorpedowej nie mają w ogóle. Stąd też biorą się sytuacje, kiedy torpedy lotnicze z perkiem, który Wam wcześniej właśnie pokazałem, zadają większe obrażenia bazowe niż powinny, bo ignorują kolejne 10% i to zwiększa możliwość ich zadawania obrażeń. No i również informacja na temat tego, że pełne obrażenie, jakie zadaje nam zalanie, możemy naprawić za pomocą grupy naprawczej oraz, coś miałem jeszcze wspomnieć, zalania również nie uszkadzają żadnych modułów ani sekcji okrętu, także po prostu wysysają nam HP, ale okręt nadal jest chłonny, jeżeli chodzi o obrażenia, tu nie ma żadnego działania saturacji ani innych takich czynników, w związku z czym po prostu tracimy HP, ale sam okręt jako tako nie cierpi na tym. Po prostu jest pod wpływem takiego debuffa, jakby to powiedzieli gracze MMORPG czy coś w tym stylu. Więc w tym materiale to jest wszystko. Nad kolejnym materiałem zastanawiam się na temat otrzymywania obrażeń i ich zadawania, więc jeżeli chcecie taki materiał, to dajcie znać łapkami w górę pod pierwszym komentarzem pod tym filmem. I w tym materiale to jest wszystko. Dziękuję Wam za uwagę w tym nieco przydługim towarze i na dziś to wszystko. Cześć i na razie.